Zakończono termomodernizację budynku przedszkola publicznego nr 3 w Bielawie. W ramach prac m.in. ocieplono strop oraz kompleksowo zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania. Po zakończeniu robót wokół budynku zmodernizowany został także przedszkolny plac zabaw. W kontekście znacznego wzrostu cen nośników energii staramy się realizować także projekty, które przyczynią się do ograniczenia zużycia energii, a w ślad za tym i opłat za jej używanie. Jednym z takich projektów jest właśnie termomodernizacja budynku przedszkola publicznego nr 3 w Bielawie. I w ramach tego przedsięwzięcia ten obiekt został poddany modernizacji. Została wymieniona stolarka okienna, instalacja elektryczna, oświetleniowa, centralnego ogrzewania. Też zastosowano takie urządzenia dotyczące mniejszego zużycia wody. A przede wszystkim zostało zamontowane urządzenie odnawialne źródło energii w postaci pompy ciepła. No i korzystając też z faktu, że były tutaj ekipy budowlane, zostało wykonane takie wejście do budynku bez barier, a w środku na klatce schodowej został zamontowany tak zwany schodołaz, taka platforma, która umożliwia osobom poruszających się na wózkach bezproblemowe wejście do tego obiektu. Dzięki temu, że był ten remont, przedszkole nasze wypiękniało, sale nasze zrobiły się bardziej kolorowe, przyjazne dla dzieci. Mamy nowe ogrzewanie, nowe oświetlenie, prace zabaw też, dużo urządzeń mamy zamontowanych. Jeszcze nie do końca jest to wykończona inwestycja, ponieważ zima nam tutaj troszeczkę pokrzyżowała plany i nie można było tej nawierzchni zrobić, ale czekamy na pana, bo właśnie w przyszłym tygodniu ma tu do nas przyjechać jeszcze nawierzchnię, troszeczkę uporządkować teren, także mam nadzieję, że dzieci będą bardzo z tego zadowolone. Rozmawiamy z rodzicami, rodzice też widzą, że naprawdę przedszkole wypiękniało i są wszyscy zadowoleni. Tak jak było to wcześniej obiecane, termomodernizacja się zakończyła, stąd też gmina zabezpieczyła w budżecie 100 tysięcy z własnych środków i ten plac zabaw został również wykonany. Całkowita wartość zadania to blisko 1 700 000 złotych, z czego aż 80% pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Jest to projekt realizowany wspólnie z gminami powiatu dzierżoniowskiego. Realizacja tego projektu przyczyni się do redukcji emisji dwutlenku węgla oraz do obniżenia gminnych rachunków za prąd i gaz.